Cześć, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Mikołaj. Jestem ja i jestem w kombajnie. W Bizunie. Kosi nasze nowe pole z soją. Na sita i no nie przełożona. Świn nam dużo się nam. No, aha, bo tych świn siemniki namnożyło i dlatego tak się szybko zaczęły mnożyć. Świn nam się namnożyło, dużo sprzedaliśmy i dlatego pole kupiliśmy. Jeszcze więcej kredytu Ej, zaciągnęliśmy. cicho, cicho. Mamy 2 hektary już. Okej. Kupiliśmy taką przyczepę na świnie, większą. Za dokładnie wam powiem ile pieniążków. 15 koła. Co tam jeszcze kupiliśmy? Kupiliśmy o Neptuna do buraku, bo się okaza trafiła, a buraki w tym roku będziemy siać. O. A wszystko za świnie. Znaczy od jednego gospodarza wszystko kupiliśmy, Monosema jeszcze kupiliśmy. Jeszcze kupiliśmy, o kurde, taką nietypową maszynkę dosyć. O, to jest z maj do kukurydzy, 80 chyba, dwurzędowy do kukurydzy na ziarno, bo bizon ziarno kruszy. Ta, No. no. Ja ten, jadę gnojowice lać, ogółem. No, coś tak się jakoś słabo odzywam dzisiaj, ale to jest spowodowane iż gdyż ponieważ nadsłuchuję, co się O dzieje. Boże. Nie pytajcie, nie pytajcie. To ja nawet nie wiem, co się dzieje. Ty to już zupełnie nie pytaj. Ach. No, ogólnie to lecimy z Gnojowicą naszą jakże przeogromną beczką i naszą przeogromną ciapajkiem, przeogromnym, o. No, tu będą te dwa pola zorywane i tutaj będzie, na tym będzie kukurydza, tak? Na tym będzie kukurydza Kurwa, rydza będzie. i ten ze zbożem dookoła trochę, bo tak. Bo tak zdecydowaliśmy, bo kukurydzy potrzeba dużo do tych naszych świnklinów, buraków. Tam będzie to pole, jak też na live był, to tam gdzie było orane i gnojowica była włożona, to tam. Po tym tak. Tutaj gdzie było orane w pierwszym odcinku, to tam będzie jakieś jare zboże albo ozime, zobaczymy jeszcze. A tam gdzie był rzepak ostatnio siany, to będzie rzepak. O ile nie wymarzny, wam powiem. Późną jesień mamy. No, Nie, raczej nie wymarznę. dopiero poszło ten Pole teraz tym tam nucić. wozi tą 30. No, dopłukami nie starczy, wiesz o tym. Co ty gadasz? No, drzwi se zamknę ogółem. No, ale w miarę i tak ulatują. Dobra. Co ty robisz, pajacu? Już odjeżdżą. Czekaj, ja sobie takie zdjęcie chcę cyknąć. Szybko, szybko, szybko. Matko, ale przylagowało to zdjęcie. Ja nie No, wiem czemu. naprawdę. Ogólnie Miki, ty tam widziałeś? Dzisiaj gaz się To rozszczelniło. koło Dino, no, rozszczelniona była rura i straż busza babcia mi opowiadała. No, ten, a ja. Dino nieotwarta by wyjebało. No, już by się. No tak, ej, tak, ej, jadę z, akurat, bo byłem, bo babcia mnie, po mnie przyjechała do Pleszewa, nie? No. I jadę takie, ej, wiesz co się stało? A ja mówię, nie. No, Dino nieotwarta już by wyjebało. No, na pewno tak pani Terenia No powiedziała. powiedziała tak, no jak chcesz, ja się jej spytam zaraz. A propos pani Terenii, ale nie tej twojej, nie? Dzisiaj pani nasza od matematyki była na wycieczce, 2 godziny tylko spała, ale pani na lekcję przyszła. No. To jest bardzo dobra nauczycielka. Ale ogólnie spoko dzisiaj na matematyce było. Nie ma jak to na tym, nie ma jak to opowiadać na odcinku na YouTube'a, co tam dzisiaj na matematyce było. Ogólnie ludzie funkcje dzisiaj miałem. Trudne Ta rzeczy. funkcja, no. Trudne rzeczy, ale trochę mi wyszło. A na zastępstwie potem pani robiła procenty, to już mi nie tak dobrze, bo mało osób dzisiaj O, było w klasie. procenty. No i promile też były. Jedno zadanie O, było. no, to bardziej do ciebie pasuje. No, chyba do ciebie. Jak ktoś pamięta przedostatniego live'a. Oczywiście. Piątkowego, o, tak powiem. Tam nic nie było. Bo w niedzielę była Osina, a w piątek była tutaj Małopolska wieś. Ogólnie taką mapę na testy dostałem, ludzie. Bardzo fajna mapa. Może kiedyś wam pokażę, możecie napisać. Łapeczkę w górę też możecie zostawić. W komentarzu możecie napisać, czy chcecie tę mapę zobaczyć na YouTubie. Ja się autora spytam, czy mogę pokazać i. Ale jak bynajmniej jak myślę, bo się go pytałem, czy się wyrobi do 17, to jeszcze mi nie odpisał. Bo mu pisałem jakoś z godzinę Do temu. 19. Do 17, czy się wyrobi. To nie zdążył odpisać, a do. To pewnie do 19 by ją wydał dopiero. No i taka sytuacja właśnie na tej polskiej wsi. Ogólnie Gnojowice leje, bo sucho.
dosyć. Tak ogólnie to kurczę biegów mi brakuje, bo tak to bym sobie jeszcze szczelił na pół biegu, bo ten Ubin to tak sypie jakby chciała, nie mógł. Boże, Ubin. To co ja, Ubin? Ale idę po tym ściernisku, dobra, tutaj nie było lane, to tu trzeba załączyć. No ogólnie beczka taka przerobiona z konnej, nawet walka nie potrzeba, tylko to się sznurkiem aktywuje, aczkolwiek wy tego sznurka nie widzicie. A sznurkiem, tam Halina jest w szambie i wiaderka podaje. O, nie, ten. A jak jest gęste, to ten. To wybieramy na rozrzutnik. Ten. Szlakiem tam mino jest na dole. I... O Boże. Ten, powiedz mi, zgubiłem słowo. Ona siedzi na tej beczce, nie? I dmucha wężem. Dmucha wężem, żeby ten... Zaciąga jak wino z butli. O Boże. Ten, dmucha wężem tam, nie? Żeby to wylatywało tam tyłem, takie ciśnienie, żeby było. Bo tam tył się odkręca zawór i ona tutaj siedzi, gdzie tu jest, nie? I tam dmucha, ale teraz się założyła kurtkę niewidkę, żeby było ten, BHP. A pelerynkę, nie? Pelerynka niewidka. Ogólnie świndaczego nie sprzedamy, powiecie. Cyny nie ma, nie sprzedajemy, dopiero planujemy zimą sprzedać, bo zimą... Tam loch się tyle namnożyło, że matko i Boże, córko. Locha tylko jedna przybyła. Więcej knurów. No ale ile sprzedałem, nie? Knurów sprzedałeś. Bo lochy żadne. Iho. Lochę tylko chorą jedną sprzedaliśmy, ale ci. A nogę miała złamaną w dwóch miejscach, ale... O Boże, piszczę. A rybek weszła. Piszczę. No ogólnie... No... Piszczę. Jak magikal. Ogólnie kredytu mamy 225 tysięcy, nie pytajcie. Ale no nie wiem na co on brał, chyba na wódkę. Ale te świnie tyle potrzebują na to żarcie. I dlatego chcemy jak najwięcej tego buraka posadzić i w ogóle, żeby mieć po prostu swoje wyżywienie, swoje produkty do naszych świniek ekologicznych i żeby było trochę taniej, bo chyba myślę, że wyjdzie taniej. Ej, nie wiem po co tą przyczepę tu mi nawet przyprowadziłeś, nie? To co, ty jeszcze nie sypałeś? Nie. O Boże. Tu nigdy... Dopiero mam 70%. O Boże. No. Ej, a w sumie przecież za żyto to na strych będzie mogło wejść, bo żyta przecież nie ma teraz. No, bo sprzedaliśmy. Nie sprzedaliśmy, tylko ja sprzedałem. Tak, nie... to tak samo nie wywieźliśmy gnojówkę, tylko ja wywiozłem. O, dobra. A tutaj ja wywożę, póki co. O, zapikał mi. O Boże, kogut kurde, tam... Kurde, ale technologię tutaj zamudowało w tym bizunie, matko i córko. Ja jeszcze w przyszłym roku planuję GPS-a założyć. O! Byś się równo mógł przecinać. No bo ja bym się mógł równo przecinać. A ja się zawsze równo przecinam. Nie wiem jak ty. No, tak. Ty, ale nie no, pod tą sieczką prawie nic nie widać, ale dlatego leję, bo tu chcemy od razu przyorać na ostrą skibę i no, bez kolczatki. Weź tam, gdzie jest ten miedzat, tam więcej zlej, bo tam będzie twardo. Boże. Tak zleję, to jeszcze twardziej będzie, bo tu to jest pół płynie. Tu ten, wody nie dolewam, bo... Ja jak jadę, chcę, żeby to aż się było. Pod kołami normalnie wyciska woda. O Boże. Jakbym na torfie ciął. To tutaj ten, to byśmy musieli jakąś pumę 200 konną, żeby tu zasiać tym czterorzędowym naszym. Oho. Jak tutaj pewna osoba, którą pozdrawiam, co na tor, taki torf tam ma, czy tam coś tam, na polu, że musiał czterorzędowym siewnikiem i pumą chyba 200 koni siać kukurydzę, bo nie mógł jechać innym ciągnikiem. No, zapas mocy musiał być. Chociaż w błocie to się i tak każdym ciągnikiem zapierdzielisz. No dokładnie, a zwłaszcza jak puma 220 koni, ale 10 ton waży. Jak nie lepiej. No, ale na bliźniakach już jest ciężej, nie? I na gąsienicach się utopić. Na gąsienicach jest ciężej, bo na bliźniakach to... Nie no, bo więcej miejsca potrzebują bliźniaki, żeby się utopić tak jakby. Tak, ale gąsienica jednak jest płaska, nie? No gąsienice są jeszcze lepsze, nie? Ale koła, bliźniaki to też są dobre. Lepsze na pewno niż takie zwykłe, nie? I lepszy uciąg. Tak, jakbym miał ten zeszyt na ten na wierzchu, to ja bym ci wszystko przeczytał o rodzajach opon i o gąsienicach. No, jaką mają przyczepność, jaka tolerancja jest przyczepności i w ogóle. Jeszcze dobrze by było, jakbyś się doczytał w tym zeszycie. Ja się doczytam, bo ten pan wolno dyktuje, to jeszcze idzie pisać. Wolno dyktuje? O tak, ja. O Boże. No, teraz pojedziemy ten przejazd, wiem, że tam jest nieskończony. Teraz będę miał fulla. O Boże, to dasz mi, to teraz dasz mi, okej? Okay? Bo ja chcę, na odcinku sobie trochę pokosić też. Tylko dojadę ci tu do końca. Ty myślisz, że ja się szczaję, jak mam tu lać?
No patrz, tam gdzie jest tam jest wszędzie już oblane, tylko tu raz przy razie musisz teraz jechać. I potem na minimapie najwyżej zobaczysz, czekaj, ja zobaczę, czy mi to dobrze w miarę wychodziło. Ty, w miarę mi to wyszło. Czekaj, no i tutaj. I tutaj teraz tak współprzejazdujeć, tu prosto. Bo tu mi nie starczyło na tamtym przejeździe. Widzicie, bizunek Ej, no sypiemy. kuźwa, tu nic nie widać, naprawdę. No wiem, to sobie odpal mapę w razie czego jeszcze. Dobra, lecimy, nie śpimy. No teraz prosto jeźdź przez pół przejazdu. Cały czas prosto. Dobra, i cyk po gnojowicy. Aż będzie śmierdził tym bizon tak zimą. A wywietrzaje się. Co? Wywietrzaje się. No, chciałbyś. Ja ogólnie to jakoś szału nie ma z tym sypania, ale gęsty w miarę jest. No ale co się dziwić, w końcu soja. Ona nigdy dobrze nie sypała, nie sypała, nie będzie. Choć pewnie nawożenie też tu leżało, bo... Kurde. nawożenie pewnie tu leżało i kwiczało, więc... Nie ma co się dziwić też za dużo. Dobra, zawijamy tutaj sobie elegancko. No jak widzicie, sieczka bez sieczkarni. Taka sieczka z mózgu normalnie. A ten gdzie pojechał tym ciapajem? A tam jest za mną. O kurwa. Ej, tu już było lane. A pomniałem włączyć. Tam już było lane. Musiał za mną jechać. Aha, ty za... Aha, ty teraz za... No i potem nie będzie wiadomo jak lać. No kurwa, Miki. Nie siry, bo ja dostaję sieczką po łbie. Chyba po masce. Przede się. U, tu, 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 tu. Czemu ty się tak blisko trzymasz? No jeszcze omijaka zrobiłem właściwie, bo się zapaczałem. Boże, leje po tym. Kurwa. Ale nie przeklinamy, nie przeklinamy. Łapeczkę w górę zostawiamy. Dobra, teraz. Bo teraz to ja już chcę. O Boż. No weź tam jakoś tak, wiesz, w miarę dobrze. Bo mi się skończył ten Spirit. Trunek wysokoprocentowy i... Coca-Cola się skończyła. Coca-Cola. Ale na przyszły ten, na wiosnę jakąś beczkę będzie trzeba ogarnąć. Albo no, jaką pomoc chujnie albo coś. Na żniwa, bo na wiosnę nie będzie potrzebna nawet. No szambo no, akurat. Nie wcale. Szambo mamy głębokie. A gdzie na wiosnę będziesz lał? Na łąkę, której nie mamy? Tak. A dzisiaj ten pan co... Sąsiadowi przede mną. A dzisiaj ten pan co u niego, Miki, byliśmy razem na Kiszonce ten, na łąkę kubotą lał. No i woził gnój na schorze. Tak, tylko że Renatom, a Kubotom lał gnój. Tak, dokładnie, bo ja widziałem jak jechałem z pierwszy raz. A sam byłem zdziwiony, że Renówką wiózł, bo nigdy ten, nigdy Renówką nie woził. Znaczy jak nigdy. Nigdy nie woził? No woził, ale ten, jak odkąd Kubota była, to zazwyczaj Kubotą. Nie, zawsze Renatom woził. No a ostatnio Kubota cały czas jeździła z gnojem. Bo Kubota jest szybszym ciągnikiem trochę. Ale jak jest było mokrawo, to zawsze ten szła Renata, bo Renata jest większa po prostu. No, no, ale i tak gorzej Kubotą chyba, nie? No. No właśnie. Nie no, Kubota teraz jest praktycznie głównym ciągnikiem, bo ona do wszystkiego jest teraz. A zwłaszcza do presy, nie? Prasy. Tak, tak, Mikołaj, dokładnie, zgadzam się z tobą. Dobra, zamykamy zbiornik, cyk, pyk. Ogólnie, która to jest minuta już? Tu jakoś się nie jechało, a tu się puści Coca-Cola, nie leci. Ogólnie żniwa drugi raz na kanale. Teraz, ej, widziałeś u Jokera ten, że pan Irek ma gorczycę teraz mucić tą z poplonu czy tam coś? Plonu mucić? No. Co? Szok. No, bo już ten, tak ten. Tak urosła. Dobra, opuszczamy. I cofamy. Dobra. Wózek się ściągnie ogólnie innym ciągnikiem jakimś. Zanim temu? Ja... No weź ściągnij tym bizonem. Zanim ja trafię, wiesz o co chodzi. Dobra. Ludzie, łapeczkę w górę, subik. Komentarz i trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć. Cześć.